Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj kolejny odcinek z gry GTA Online. Dzisiaj, jako że dość długo i rzadko to robię, a jest fajna sesja, bo jestem sam w tej sesji, na chwilę obecną jestem sam w sesji, więc dawajcie mi tu pojazd osobisty. Czekajcie, jakiś bezpieczny i szybki Specter. No dobra, niech będzie Specter. Chyba, tak? No, dobra, niech będzie Specter. Okej. Jestem jedyną osobą w sesji, nic mi nie przeszkadza, absolutnie. Lubię być w online, w publicznej i być sam, naprawdę. To jest świetny motyw do tego, żeby zrobić parę misji, których normalnie nie mogę zrobić, bo jest zawsze problem. Więc zaraz zobaczę, może się uda. Okej, dajcie mi moje auto, szybko moje auto, dajcie tutaj, szybciutko. No bo na razie jestem sam. Bardzo dobrze, dobra, wsiadaj do tego autka, wsiadaj do autka. Czekajcie, muszę zmienić kamerę. No ale zmień kamerę, powiedziałem, o. Jak najbliżej, dobra. Słuchajcie, jestem teraz szefem gangu motocyklowego i pojedziemy sobie do naszej Meliny cudownej, bo tam podobno koksik jest. I co z tym koksikiem muszę zrobić, bo on podobno już tam jest chyba gotowy od jakiegoś czasu. Ja się nim nie zajmuję, bo nie mam czasu, chociaż jakieś stunty, jakieś wiecie, tuningi, co chwilę coś się dzieje i nie mam kiedy tego sprzedać. Normalnie tak nie może być. Więc ja się dzisiaj tym zajmę, zrobimy to, co trzeba, zrobimy. Póki jest sesja puściutka, ja sobie pojadę tutaj, o. Teraz to załatwimy. Może zdążymy. Jak jeździsz, chłopie? Wiedzisz, że tu jadę. Jeszcze mi wyjechał normalnie przed oczy, no jak można, tak? Tak się nie robi. Dobra. Gdzieś tutaj jest moja Melina, o jest moja, nie ten wjazd, tutaj. Chodźmy do naszej dziupinki. Hops. Proszę bardzo. O, czy tam coś jest? Teraz zobaczymy, co w tej dziupie tam w ogóle siedzi. Czy tam coś zostało jeszcze? Czy wszystko skradzione? Kto wie? O, dzień dobry. Pracujecie, widzę, ostro. Co to bezpiecznie otworzyć? Okej. Otwórzmy bezpiecznie naszego laptopa. Oni tutaj sobie ćwiczą. Pracują. Dobra, ilość towaru jakaś jest. Można sprzedaż 1. Odnów zasoby, wstrzymaj produkcję, kup ulepszenia. Sprzedajmy towar. Hrabstwo Blaine. Ilość. A właśnie, czekając się lokacja. Drożej, tani. Z tej wytwórni. Tak, potwierdź. To jest jedna sztuka. Można sprzedaż 1 chyba. Czyli że sam będę ten. Dobra, to nie ma nieźle. W jakiej furgonetki wsiąść? No przeżyć. Jezus. No ja samolotem nie będę sprzedawał, tylko furgonetką. Dobra, zaparkuj tutaj. Na razie dalej jestem sam w sesji, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Wsiadaj, bierz tą furgonetkę. Tak jest, udaj się do punktu. Sygnał globalny poszedł, na szczęście jestem sam. Jak wspominałem. W innym wypadku, słuchajcie, kiedyś próbowałem to zrobić, naprawdę. I co najmniej 10 samochodów wokół mnie jeździło. Co najmniej. Miałem po prostu czarny ekran. Mnóstwo aut wokół mnie. Część osób chciała mi pomóc. Ktoś tam strzelił. Wszyscy się pozaczęli wyrzynać. Łącznie ze mną. Więc... to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Dobra, mamy 30 minut. Panie, ja tu z kokainą jadę. Znaczy w sensie mąką pszenną. Żeby nie było. Że sprowadzą na złą drogę. Absolutnie nie. To nie jest GTA, tu takich rzeczy nie ma. Tutaj po prostu mamy biały proszek do pieczenia. Tylko i wyłącznie. Dobra, może mi się uda, czekajcie. Ile tam jeszcze? 3 km? Czemu tak daleko? W ogóle, czemu jest 10 punktów? Ja przez... O kurczę, 5 dostaw muszę ukończyć? Pogrzało ich chyba. No nie. Ups, sorry. Tylko mi się wbiłem w auto. Czemu dostałem taką furgonetkę? Ja chcę mieć lepszą. Powinienem mieć lepszą furgonetkę do dostarczania takich rzeczy. Taką, wiecie, opancerzoną, taką turbodynamiczną. Tak, nie wiem, bez sensu, kompletnie. Czy te auta są takie wolne? No dobra, jadę szybciej od wszystkich. A tylko dlatego, że jest ograniczenie prędkości, nic więcej. Dlatego, że te boty po prostu mają ograniczenie jakieś w życiu. Życiowe ograniczenie mają. W innym wypadku już bym był dawno z tyłu. Dobra, jedziemy. Ups. Przepraszam. O!
Ach, ledwo co, uszedłem z życiem. Rozpędzona furgonetka pędzi. Żeby się tego proszek nie wysypał. Bo się coś upiecze jeszcze i co będzie? Będzie nieciekawie. W końcu, kurczę, jest szansa. W końcu dorwałem się do GTA o takiej godzinie, że nikt nie gra. I mogę na spokojnie wszystko zrobić. Teoretycznie. Przepraszam. Paweł, ty wariacie, czekajcie, damy sobie pierwszą osobę. To będzie lepiej wyglądało. Paweł wariat, drogowy. Ale duży cyferblat jak dla ślepego. Ja wiem, że noszę okulary, ale przeciwsłoneczne. Nie takie. Ups. Dobra. Na dwóch kółeczkach. Czekajcie, bo to nie wiem, czy to muszę coś wyrzucić. Czy ja tam muszę się zatrzymać, czy muszę przylecieć przez punkt? Teraz zobaczymy. Dostarcz paczkę do posiadłości, dobra. Którym to klawiszem? O, o ładu. Patrzcie, jestem dostawcą pizzy! Ej, to jest pizza! Ale fajnie, nie? Dobra, następna osoba, która zamawia paczuszkę. A jak ruszył z kopyta? A, to jest to, słuchajcie. Tak jest. O rany. Ogólnie rzecz biorąc, jak sprzedajecie tą kokainę, w zależności ile tam jest tych paczek, bo czasami jest więcej, czasami jest mniej. Wiecie, różnie bywa. Czasami tych paczuszek sprzedajecie, na przykład, nie wiem, 3 sztuki od razu. No to czasami jest tak, że musicie wziąć samolot. I tym samolocikiem sobie lecicie i sprzedajecie to. Znaczy zrzucacie te pakunki gdzieś tam nad wodą, nad statkami, jakieś tam przy wyspach i tak dalej. Jeżeli gracie z innymi graczami, to wtedy jest mały problem. Faktem, poruszacie się szybciej, ale samolot, to wiecie, wystarczy namierzyć. Tym bardziej awionetkę, która lata nisko. I musicie lecieć nisko, jeszcze bardzo nisko lecieć, żeby was policja nie znalazła. No właśnie. Więc lecicie tuż nad ziemią dosłownie, możecie się rozbić. Jeszcze gracze od was strzelają z rakiet. No po prostu, no że nie... Tego się nie da zrobić, tego się nie da zrobić. Jeżeli ktoś wam będzie chciał przeszkadzać, nie zrobicie tego. Po prostu nie zrobić, no nie da się, no kompletnie się. Także jeszcze jak na przykład sprzedajecie i macie nieogarniętego pilota, który wam się rozbija albo poleci za wysoko, no to tracicie pakunek. Za pakunki oczywiście musicie kupić tak naprawdę te narkotyki, gdzieś tam musicie kupić, żeby je przerobić. Więc to jest w ogóle już szaleństwo, ponosicie tylko koszta. Kompletnie nieopłacalny biznes, jeżeli ktoś gdzieś tam nie będzie uważny, ostrożny w dobieraniu sobie towarzyszy. Dobra. Chyba Trevor zamówił, słuchajcie, chyba tutaj Trevor zamówił troszkę dragów. O. Już idę, już, zaraz będzie paczucha, proszę bardzo. Paczucha dla pana. Albo pani, kto weźmie, ten weźmie. Dobra, damy radę, no proszę was. Ja nie dam rady. O. Jedź, spokojnie. Chyba tutaj jest miejsce. Chyba tu jest droga na skróty. Tak. Tak mi się wydaje. O, kurde. O, na razie jeszcze nie uszkodziłem ciężarówki. Znaczy, furgonetki, przepraszam bardzo. Jak ja jestem dobry. I do mnie, ze mnie dobry kierowca. Ktoś by przypuszczał. Dobra. Normalnie czuję się jak mleczarz w takiej furgonetce. Rozwozimy mleczko. Zróbmy to tak profesjonalnie, zróbmy to pod prąd. Dobra, żartowałem. Jezu, na mnie krzyczą. Ledwo co dopiero powjechałem na ten przeciwległy pas i... O nie. Ja co, oni są źli, naprawdę. To straszne. O, tutaj muszę chyba zjechać zaraz. Tak, teraz już, tu, teraz? Już, nie, jeszcze za chwilę. Co to za droga ma być? Tutaj mam dostarczyć jeszcze coś? No nie, no nie żartujcie sobie. Kto normalny tu mieszka, się pytam. Niemożliwe, żeby tu jakiś domek był. Bo i faktycznie może coś jest. Prywatna droga, zakaz wjazdu, coś takiego. No dobra, to jedziemy. Mam nadzieję, że właściciel nas zaraz nie posprząta tutaj. Bo byłoby nieprzyjemnie. O, tu jest dróżka, patrzcie, pomyliłem się. To coś, co czym jadę, to jest podobno droga teraz. O rany. I dlaczego tą furgonetką przejeździłem? Szybciej chyba... O, samolotem byłoby szybciej. No przecież wiadomo, helikopter, jazda.
Spokojnie. Ostrożnie. Żeby nas właściciel nie dobił. Okej. Prawie mu tam coś skosiłem. Skrzynkę pocztową, nie? Jaki znaczek. Dobra, kładź to tutaj. Nie, nie wiem, jakbyś nie mógł wszystkich zostawić tutaj. Negocjuj z klientem, żeby wziął więcej. Mamy tam więcej? O, jest psa opaka, co ma tam? Ten jest ekstra. Co, w drugą stronę? O kurde. Chyba przewróciłem ten znak. Boże, ja jestem ograniczonym naprawdę kierowcą. I to bardzo ograniczonym. No nic, jedziemy z powrotem. Gdzieś tam jest klient kolejny, który jest w naszej potrzebie. Jest w potrzebie, o. Czekajcie, ja pojadę na skróty, tak będzie bezpieczniej. Gdzieś tutaj chyba są skróty. Chyba tędy. O kurde. Dobra, jest dobrze. O, widzicie? Od razu szybciej. Ja to chyba... O nie, tam w lewo muszę pojechać teraz. Chwila, moment, bo gdzie on mnie ciśnie w ogóle? Tutaj, dobra. No nic, dojedziemy, słuchajcie. Dostarczmy to w miarę szybko. A więc pojedziemy tędy. Więc no wiecie, dostawcy pizzy też muszą dostarczyć na czas, żeby to było w miarę ciepłe jeszcze. Co prawda nasz cudowny biały proszek nie jest ciepły, ale mógłby być. O. Widzicie, od razu szybciej. To jest jakaś droga polna. Nie, no pojedziemy na skróty, proszę was. Widzieliście kiedyś kierowcę, który jechał normalnie po drodze? To było żenujące. Jak on by się czuł? O kurde. Rajd Dakar. Tylko że furgonetką. To nie jest, to nie był dobry pomysł. O nie, to nie był dobry pomysł. Okej, okay. Ale będę szybciej. No nie mówcie, słuchajcie, muszę teraz dostarczyć do no. To jest sklep jakiś większy. Narzędziowy. Chyba ci pracownicy tutaj tego sklepu, no muszą sobie pociągnąć kreskę, bo widzę, że tutaj nie dają rady. Ciężka praca, macie, odpocznijcie troszkę. Ho, 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 o to mogą zwiedzić, w stroju Świętego Mikołaja mogą to robić. Dostarczać takie prezenty. To by było, słuchajcie, naprawdę. Tam paczucha leży, bierzcie, śmiało. Chyba pracownicy czekają na otwarcie sklepu. A się zdziwiam. Przyjdzie kierownik otworzyć sklep, a tu taka niespodzianka. Ta paczucha wesoła, wesoła paczucha tam jest. Ja pojadę może lewym pasem, bo ja zaraz tutaj skręcam. Przepraszam, przepraszam. Ja z dzieckiem. O. Okej. Okay. O kurczę, chyba to nie był dobry pomysł. Naprawdę to nie był dobry pomysł. Jednak droga jest lepsza. W tym wypadku. O, chyba tędy. Jeszcze jedna paka została do dostarczenia. No gdzie widzisz, że jadę drogą szybkiego ruchu? Nie asfaltówka, ale inna. Dobra, jedziemy. Jeszcze kilometr i ostatnia paka dowieziona. Zobaczcie, tu mam w ogóle jakiegoś pana dinozaura. A, tego, hot doga je. Gdzie jest ta paka? Gdzie mam podłożyć? Czekajcie, manewr wyprzedzania. Okej. 700 metrów gdzieś tutaj. No Jezus, mira, co? Nie potraficie normalnie jeździć? Rany, co? Żebym nie miał takie problemy z dostarczaniem normalnie towarów. Chyba jedziemy do elektrowni, słuchajcie, jakieś. Tak, zamówienie z elektrowni. 3 kilo poproszę. A, proszę bardzo, już jedziemy. Już wjedziemy, 3 kilo, dla pana 3 kilo, proszę bardzo, już zaraz będzie. Ops. Okej. Tutaj na torach mam się zatrzymać? O. Gdzie to jest? Gdzie to mam rzucić? A, tu jest paczka, dobra. Aaa! Zwiadowca normalnie tutaj potrzeby, dobrze. Okej, 84 tysiące zarobiłem. To biznes roku, można powiedzieć. Gdzie jest my? No buchnęli mi ciężarówkę. O nie, jest tutaj. Czemu ja nie widziałem ciężarówki? Weźmy ją z powrotem. Tam coś jeszcze jest? Już pusta. O. Co, nie... Nie można nim ruszyć. Możesz, i wyrzuciło mnie. Do kitu jest. Ta ciężarówka. Muszę wziąć inne auto. Niech pan nie patrzy, bo ja tu muszę pożyczyć auteo. Wezmę takie z brzegu, żeby nie było.
pierwsze z brzegu wezmę tutaj, żeby pan nie widział. Dobra, niech będzie to. Okej. Elegancko. Nie no, słuchajcie, tak nie może być, no proszę was. Żebym ja tu takie rzeczy musiał robić. Ale ładne oczko dorwałem, co? Sympatyczne. Chyba sobie takie kupię. Albo stuninguję. Bardzo ładne, zobaczcie, takie jakby Jeep. Tylko, że nie Jeep. Jakby ktoś pytał. O! Czekajcie, musimy zobaczyć tylko na mapę jeszcze. To może być przydatna rzecz. Ja bym musiał powrócić z powrotem tutaj i kupić trochę koksu, żeby oni tam sobie, wiecie, tam ciachali już. Tylko, że to trochę daleko, więc weźmiemy samolot. Będzie szybciej, jak wezmę po prostu awionetkę jakąś. No gdzie mnie wyjeżdżasz? Widzisz, że ja mam pierwszeństwo. O, Lender, jasne, co za typki. Weź tu, człowieku, jeździsz normalnie po ulicach. O, dobra. Na szczęście 2 km tylko. I w sumie nawet tutaj można pojechać na skróty. Tyle, co widzę. Więc nie jest źle, nie jest źle. Możemy pojechać na skróty. Paweł, biznesmen, słuchajcie, dzisiaj. Tak jest. Ale fajne to auto, podoba mi się. Ja nie wiem, czy ja chyba nie zaraz nie dostarczę gdzieś. Jak się nazywa? Karin BJ XL. Czy jakoś tak. Dobra. O, szlak. Dobra, już mi się nie podoba to auto, chciałem powiedzieć. Jest takie brzydkie. Ten brak szyb, te drzwi pootwieram. Nie, to takie. Chyba na 10. Jestem ciekaw, czy on wjedzie tutaj. Chyba tak. O, no dobrze. Podoba mi się samochodzik. Sympatyczny. Dobra, teraz jedziemy na bezpiecznie z górki. O, to było normalne, takie rzeczy się dzieją zawsze. Gdzieś tu wyjechał pociąg chyba, nie szkodzi. My jedziemy na, oczywiście. Uwaga, uwaga, uwaga. U, Jezus Maria. Ja muszę pojechać na lotnisko. Potrzebuję szybko transportu. Więc przydałby się transporcik. Gdzieś tutaj będzie zaraz lotnisko. Musimy dokupić sobie troszeczkę towaru, żeby móc go sprzedawać później. Ożeż, kurde. Chyba wbiłem szybę. Zdarza się. No nie mówcie, że też nie jechaliście kiedyś z rodziną, czy coś, czy tam z rodzicami, czy z wujkiem i że wujek nie przewalił, szyba mu nie wypadła. No, to normalne, zdarza się. Przecież. Każdemu się zdarza. O, jest samolot specjalistyczny, specyficzny. Specjalnie dla mnie. Taki grubas, jak ja, od razu może wejść. O. Chyba się zmieszczę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie mam, odnoszę wrażenie. Chyba się zmieszczę w tym samolocie. Jest. Dobra, a teraz leć. Fruń! Dobra, musimy się naprostować. No jest taka prosta sprawa, to jest takie bydle. Widzicie? Straszne bydle. Przeogromne. Dobra, chowałem podwozie. Nie będziemy lądować w mieście, bo to nie ma sensu. No po prostu wbijemy się. Gdzieś chyba jakoś tak, nie? Chyba jakoś tędy trzeba lecieć. Może ja nawet, wiecie, wyskoczę wcześniej, wyżej gdzieś. Może mi się uda zrobić tak, że po prostu zanim spadnie samolot i zacznie mnie gonić policja, to ja po prostu będę już w środku. Dobra, fruń. Strasznie powoli fruniesz, muszę powiedzieć. Myślałem, że będzie szybciej tym samolotem. Znaczy wiadomo, że będzie szybciej, oczywiście, że jest szybciej. Ale myślałem, że będzie jeszcze szybciej. Dobra. Gdzie jest moja działkownia, kokcownia? Chciałbym się dowiedzieć. Potrzebuję więcej towaru. Ona była gdzieś chyba w tą stronę bardziej. Także przelecimy się na razie. Gdzieś tędy. Dobra, proszę mi na mapie pokazać. Jakoś tak mniej więcej tutaj. Po tej stronie. W tym kierunku mniej więcej. Jeszcze nie widzę. Ale gdzieś tutaj jest. To pamiętam. O, jest fryzjer, to już jest dobrze. Jest fryzjer, jest impreza. Czekajcie, tutaj... nie więc... O, jest, tutaj, w tą stronę. Mam nadzieję, że nie zrzucę sobie na koksownię tego samolotu, bo byłoby bardzo przykro. O, chyba tutaj. Dobra, wysiadka. Hops. Widzicie? A samolot leci dalej. I to jest właśnie piękne. W auto... Dobra, jednak to nie jest autopilot. Pomyliłem się.
Zapomniałem kliknąć tego guziczka, autopilot, wiecie. Wpadnie do wody chyba, tu się nic nie stanie. Ja tu muszę chyba wylądować bezpiecznie. Więc może zrobię w ten sposób. Czekaj, chwilę. Tutaj, o, dobra. O, idealnie, widzicie. Kto już by przypuszczał, że takie piękne, idealne lądowanie będzie. No nikt nie mógł przypuszczać. Dzień dobry, co wy tu robicie? Wy tu macie jakiś proszek? Nie macie proszku żadnego przecież. My tu musimy dopiero wam dostarczyć zasoby. Nie macie zasobów. Odnów zasoby. Ukradnij. Kup. No ukradnij, proszę was. Tak. No przecież nie będę kupował, to nie ma kompletnie sensu. Jak mogę kupować zasoby? To byłoby idiotyczne. Przejmij zasoby i dostarcz je do wytwórni. O. Panorama Drive. Dobrze. Okej, moje cudowne autko już jedzie. Aha. Coś tam może motocykl, tylko ja nie jestem motocyklistą. Wiem, że ja mam gang motocyklowy, ale preferuję jednak samochody w dalszym ciągu. Są troszkę jakby bezpieczniejsze, ale to może tylko moje takie złudne wrażenie. Może faktycznie na motorze się bezpiecznie jeździ. W sumie jak wypadnę i przelecę, nikt w nic nie uderzę, tak? Jeżeli wypadnę, no. Tak, oczywiście. Ty, to auto nawet fajnie pędzi. No i tak, ta furgonetka tak powinna jeździć, a nie, że ja 10 km na godzinę. Absolutnie nie. Tamta furgonetka, jak sprzedawałem te narkotyki, to powinna pędzić dokładnie w ten sam sposób. Albo i szybciej jeszcze. Że dociążona, to ona, cięższa dociążona, to na pewno jeszcze 10 km więcej robić na godzinę. Ja nie wiem, naprawdę. Te GTA. Wiadomo, że w rzeczywistości tak by było. Furgonetka byłaby szybsza od sportowego auta. Okej. Okay. Podejrzewam, że będzie jakaś strzelanina. Przeraźliwa strzelanina będzie, no na pewno, bo ja przecież nie chcę kupić tego towaru, tylko ukraść. Nie ma sensu kupować. Za 75 tysięcy. Tyle co ja zarobiłem, tyle bym wydał na odnowienie. No proszę was. Co prawda to była jedna działka, a tamtych działek jest więcej, ale... No. Szanujmy się, nie? Czy jakoś tak. Tak. Straszna brzydka pogoda się zrobiła. Nie podoba mi się to. Absolutnie mi się to nie podoba. Nie powinno tak być też. To jest niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia. A przede wszystkim życia innych, bo... Jak się gdzieś w tranżole, to będzie problem. Ja pewnie przeżyję, ale zginie 10 innych osób. O, właśnie o tym mówię, no i tak to wygląda. Na szczęście opanowałem auto. Motocyklista trochę słabiej. Może dlatego, że auta nie miał. Ale chyba przeżył. Także no niestety, nie, zawiodłem was. Motocyklista przeżył, przykro mi. Dobra, mamy kilometr. Mamy już tylko wyłącznie kilometr i będziemy na miejscu. Auto Batmana pędzi. Batmobil. Ciekawe, czy tam będzie bardzo ciężko, czy będzie tylko ciężko. Może zaparkuję gdzieś w bezpiecznej okolicy. W bezpiecznej odległości. Gdzie to jest? Już strzelają! Moment, wysiadam. Kucnij! Pistolet sygnałowy. Okej. Kto jeszcze krzyczy? Tam coś jeszcze jest, jakiś gościu. Chyba w środku siedzi. Dobra, leżą. Co to jest tu? Jak mam ukraść te zasoby? No co wy? Bez jaj. I co, ja mam furgonetkę wziąć? Ale bez sens. Mi się to nie podoba. Dlaczego ja furgonetkę muszę wziąć? Okej, zamykaj te wrota. Jedziemy. Ups! Klapa się urwała. I to już nie moja wina. Ktoś mnie uprzedził i próbował zgarnąć te zasoby. Ja mam nadzieję, że te zasoby to będzie maksimum, czyli takie, wiecie, pełny... O, cholera. Musiałem go potrącić, przepraszam, ale... Ten gościu chciał mi tu krzywdę zrobić.
Ewidentnie. Chyba mnie jeszcze goni zresztą jakiś. Muszę wybić szybkę. Dobra, jest dobrze. Wszystko pod kontrolą. Prawie że. O kurde. Dobra, leżą. Co to w ogóle jest? The Original Cowboy Builder. Jakaś dziwna furgonetka, nie wiem co tam właściwie tam wieziemy. Oficjalnie. Bo nieoficjalnie to wiem już co tam jest. Aha. Coś tam jedzie jakiś. Nie wiem co to... Aha, bo tak, to jest gang motocyklowy, no właśnie. To sami motocykliści mnie tu ścigają. Oczywiście. Dobra, spadło mu się z motorka. Może go jeszcze jakaś ciężarówka potrąci przy okazji. Taka cicha nadzieja. Zobaczymy. Okej. Dobra, śmigaj. O nie. Dobra. O, w ostatnim momencie zauważyłem. Słuchajcie, jest niebezpiecznie, bo jeszcze jak za dużo razy uderzę tym pojazdem, to jest szansa na zniszczenie. Co więcej, jeszcze mogą mnie zastrzelić, jak się zatrzyma. Ewentualnie przestrzelić opony, będę jechał 10 godzin dłużej niż to warto. Aby ta furgonetka była pełna. Przynajmniej do połowy. Miejmy nadzieję, że coś tam jest. Faktycznie jakaś skrzynia tam jest, ale ile paczek się okaże. Dobra, musimy to uzupełnić, bo nasi ludzie muszą pracować. A teraz się opierdzielają, nic tam nie ma. Coś tam przerzucają, ale to chyba mąkę. Jak tam przecież pusto. Wszystko posprzedawane już. Ewentualnie zniszczone, skradzione i tak dalej. Dobra. Leć. Ej, patrzcie jak spokojnie się zrobiło, nic na razie mnie nie goni. Przestali, chyba odpuścili sobie, wiecie? Być może odpuścili sobie w końcu. I byłoby dobrze. Byłoby znakomicie. Którym mam jechać? Tędy? No dobra. Nie lubię takich autostrad, bo na tych autostradach łatwo się pomylić i zjechać nie tam, gdzie trzeba. O, teraz jadę dobrze. Cały czas prosto. Już prawie na miejscu jestem. Zaraz się uda. Chyba. Co, jeszcze prosto nie tutaj? No dobra. Podobno prosto. A rozpędzony tygrys jedzie. Tak jest. Dajcie znać w ogóle, czy wy też robicie tę misję. Tam na dole w komentarzu dajcie mi znać, czy się w to bawicie, w tę misję wszystkie, czy nie. Czy macie te działalności wykupione. Jestem ciekaw. Oczywiście wiadomo, te kradzieże aut są najbardziej zyskowne. Więc oczywiście ja będę zaraz je robił chyba. Coś czuję w następnym odcinku. Ale dzisiaj zamkniemy temat dragsów. Przyda się. O, przepraszam. Mały poślizg. Deszcz się nazbierał. I się musi wychlapać. Nie moja wina. A później wypadki są. Chyba tutaj, co? Jest, dobra. Zasoby dostarczone. O! Słyszycie? Rozpakowują. Dobra, zobaczmy, czy tu mamy zasoby odnowione. Świetnie. Zobaczmy tutaj w komputerze, jak to wygląda. Okej. Ilość zasobów. O, to słabo, to ja muszę tak... Raz, dwa... Tak ze... W sumie trzy razy musiałbym te zasoby odnowić, faktycznie. Żeby później móc je sprzedawać. No tak, słabiutko trochę. No dobra, pracujcie w takim razie dalej. Na razie nie mamy czego sprzedawać, ale będziemy już niedługo. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli, także dajcie znać dole w komentarzach, czy mamy oczywiście tutaj ten interes dalej prowadzić, czy też nie. Tyle z mojej strony. W następnym odcinku albo będę tunigował, właśnie teraz nie wiem, albo się wezmę za tuning jeszcze, bo widziałem fajne auto. Ewentualnie wezmę się za sprzedaż samochodu. Mam w dziupie strasznie dużo aut. I muszę coś zrobić z tym. Nie może być tak, że cały garaż mi pęka w szwach. Troszkę tych pieniążków trzeba nazbierać. Dokładnie tak, mam 4 200 000. Chcę mieć więcej, bo wiem, że za niedługo będą jakieś aktualizacje, pojawią się nowe auta. No i oczywiście na pewno również będzie kwestia taka, że będę chciał potrzebę potuningować.
Także tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Thank you.